Leszek Szymowski, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie w moim programie O co chodzi? Słyszymy w mediach informacje o zastraszającej skali apostazji w Polsce. Słyszymy o tym, jak to młodzi, zwłaszcza ludzie, odchodzą z Kościoła, który nie ma im już nic do zaoferowania. No, z jednej strony głosy kościelnych, przedstawicieli Kościoła, którzy mówią, że to bardzo źle każe patrzeć w przyszłość, z drugiej strony głosy apostatów, którzy mówią, dlaczego to zrobili. Z trzeciej strony nachalna, chamska propaganda pokazująca tam rozmaitych celebrytów, którzy się zdecydowali na taki krok jak apostazja i chodzą i tłumaczą, dlaczego to zrobili. Oczywiście rozmaite wywody socjologów, znawców Kościoła, speców od wszystkiego, etc., etc. Spojrzałem na fakty, na statystyki. W samej archidiecezji krakowskiej w poprzednim roku 456 albo 446 deklaracji o odejściu z Kościoła. 446 w jednej archidiecezji krakowskiej. Szczątkowa, śladowa ilość. A więc nie miliony, nie setki tysięcy, nie dziesiątki tysięcy, nie tysiące, tylko setki w jednej z najważniejszych archidiecezji w Polsce i w pozostałych archidiecezjach jest to jeszcze mniej. A zatem ilość apostazji nie jest tak powszechna, jak podkreślaliby to jej wielcy głosiciele, tylko jest to margines jakiś tam. A więc statystyki, jakkolwiek niepokojące, bo ta liczba rośnie, wcale nie są takie, jak przedstawia je antykościelna propaganda. Obserwując celebrytów, którzy publicznie się przyznają do apostazji, mam nieodparte wrażenie, że chodzi o to, żeby wypłynąć na jakiś czas znowu w mediach, bo nie ma się już nic do powiedzenia, więc trzeba jakąś szokującą tezę postawić, kogoś tam zbulwersować i wtedy można sobie znaleźć się znowu na świeczniku rozmaitych celebryckich portali i tak dalej, ale poważniejszy problem jest inny. Trzeba go zdefiniować w dwóch pytaniach. Pierwsze pytanie to jest takie, skąd się bierze apostazja, a drugie pytanie jest takie, czy rzeczywiście doprowadzimy do tego, czy będzie miała sytuacja taka jak w zachodniej Europie, że Polacy będą masowo odchodzić od Kościoła, kościoły będą świecić pustkami, etc., etc., etc. Sytuacja, patrząc na to z punktu widzenia dziennikarza śledczego i katolika, sytuacja nie jest optymistyczna, ale nie jest też pesymistyczna. Młodzi ludzie, którzy wypowiadają się na temat przyczyn apostazji, podają jako główne przyczyny pedofilię w Kościele, wtrącanie się przez księży w życie ludzi, pazerność księży, etc., etc., etc. I mówią, że z takim Kościołem nie chcą mieć nic wspólnego. To jest bardzo powierzchowne myślenie, bo z tego, że gdzieś w Kościele doszło do aktu pedofilii, ja potępiam oczywiście pedofilię jak najbardziej, nie wynika, że cały Kościół taki jest. Czy z faktu, że Polską w fatalny sposób rządzi gej Jarosław Kaczyński, ma wynikać to, że my mamy nienawidzić wszystkie osoby o orientacji homoseksualnej? No nie. I tutaj jest dokładnie tak samo. Kościół ma swój wymiar ziemski, ma swój wymiar duchowy. Kościół został założony przez Jezusa, przez Boga, ale teraz stanowiska znajdują, od początku w zasadzie jego istnienia, od świętego Piotra, stanowiska zajmują w nim ludzie, a ludzie są grzeszni, ludzie są omylni. Gdybyśmy spojrzeli w historię Kościoła, to oczywiście mamy tam wiele epizodów paskudnych. Inkwizycja, różne tam prorosyjskie deklaracje, czyny papieży. Już nie mówię nawet o Franciszku, tylko choćby o papieżu, który powstrzymywał w XVI wieku Stefana Batorego przed ostateczną rozprawą z Moskwą, bo Iwan Groźny mu groził, obiecywał, że Rosję przekrzci na katolicyzm, no to trzeba było przecież być głupkiem, żeby w to uwierzyć, a tamten papież uwierzył. wiele jeszcze innych. Ja się tutaj nie chcę nad tym zagłębiać, ale Kościół, który ma 2000 lat, to jest instytucja, która w swojej historii ma wiele oczywiście rzeczy paskudnych, takich jak chociażby ta nieszczęsna inkwizycja, ale bardzo też ma wiele rzeczy pięknych. I historia Kościoła to jest historia, w której są zarówno rzeczy piękne, jak i rzeczy paskudne. Ale to, że ktoś przez 2000 lat, instytucja przez 2000 lat ma u siebie w swojej historii rzeczy paskudne, nie oznacza, że cała jest paskudna. To, że mamy do czynienia z księżmi, którzy są pazerni, sprzedajni, którzy donosili do SB, to nie znaczy, że cały Kościół taki jest. I najbardziej mnie dziwi, kiedy słucham tych apostatów, kiedy oni nie są w stanie oddzielić jednego, prawda, czy serii złych uczynków konkretnych ludzi, za których przecież Kościół przepraszał, tak jak przepraszał za spalenie Galileusza, czy Jan Paweł II za to przepraszał, tak jak przepraszał za masakry Indian dokonywane pod pretekstem ich nawracania na chrześcijaństwo. No, tak samo właśnie Kościół przepraszał za rozmaite inne skandale. Nie można patrzeć na Kościół jako na instytucję, która jest, prawda, ogarnięta przez pedofilię, przez agentów, pewnych sprzedajnych i tak dalej. No bo patrzenie w taki sposób na instytucję, a nie patrzenie całościowo, no to jest pewną intelektualną hipokryzją. Jeżeli chcemy rozmawiać o Kościele, a chcemy, jeżeli chcemy wytykać Kościołowi grzechy, jest to bardzo, bardzo pożyteczne, to nie zapominajmy też o zasługach Kościoła. Nagłaśnia się przypadki w Polsce księży, którzy się źle prowadzą. No wczoraj na głównej stronie Onetu była relacja z pogrzebu, gdzie tam ksiądz po pijanemu kropidłem wymachiwał nie tak jak trzeba, wpadł zdaje się nawet do grobu. No skandaliczna sytuacja, ale czy to jest codzienność? Czy naprawdę na pogrzebach katolickich to jest codzienność, że pijany ksiądz wpada na grób, na trumnę, że jakieś głupoty wygaduje po pijanemu? No byłem na tylu katolickich pogrzebach i czegoś takiego nie widziałem. Nie można z zachowania jednostki, nawet złego, skandalicznego, robić obrazu całości instytucji. Weźmy przykład lustracji. Prawda? Na iluś księży w Polsce pracujących, tysięcy księży, było iluś tam kapusiów. Kościół się od nich nie odciął, to jest prawda. Tu Kościół popełnił błąd, ale nie można twierdzić, że wszyscy księża to kapusie. Raz na jakiś czas dobiegają nas informacje o tym, że jakiś ksiądz, prawda, zażądał za ślub czy za chrzest dużych pieniędzy w kopercie. Takie praktyki nie są piętnowane przez episkopat i to bardzo źle, ale na litość boską nie można twierdzić, że tak robią wszyscy księża. Gdybyśmy, proszę Państwa, spróbowali zastanowić się, jaka jest codzienność Kościoła, jaka jest codzienność tych ludzi, których teraz tak propaganda antykościelna opluwa, to okaże się, że mamy tam oczywiście jakiegoś księdza, który po pijanemu spowoduje wypadek, tego biskupa warszawskiego Jareckiego, który kiedyś tam po pijanemu w latarnię wjechał. Raz na jakiś czas zdarzy się zbrodnia wykorzystania dziecka, oczywiście, zdarza się i wymaga jak największego potępienia, jak najgłębszego i ukarania sprawcy. Nie ma tutaj żadnych wątpliwości, ale spójrzmy na drugą stronę medalu. Jedźmy, proszę Państwa, do klasztorów podkrakowskich, gdzie siostry zakonne zajmują się pomocą osobom niepełnosprawnym. Jedźmy do Radwanowic, gdzie ksiądz Isakowicz-Zaleski prowadzi fundację pomagającą niepełnosprawnym. Jedźmy obserwować okna życia, gdzie zakonnice opiekują się dziećmi porzucanymi przez matki. Jedźmy do więzień, gdzie widzimy, jaką potężną pracę wykonują kapelani więzienni, żeby nawracać różnych ludzi, którzy zeszli na złą drogę życia, żeby oni potem po wyjściu z więzienia nadawali się do funkcjonowania w społeczeństwie. Jedźmy do dowolnego hospicjum. Zobaczmy pracę tych księży, ciężką, potwornie ciężką pracę tych księży, którzy na co dzień obcują ze śmiercią, z dramatami ludzkimi, którzy do ostatniej chwili świadczą pomoc, pełnią posługę, rozgrzeszają, udzielają komunii świętej. Idźmy do poprawczaków, gdzie przychodzą księża zupełnie bez żadnych korzyści, po to, żeby pomagać tej młodzieży wychodzić jakoś na prostą. Zobaczmy, ile mamy w Polsce różnych organizacji, stowarzyszeń, które mają swoich duchowych przewodników, właśnie księży. Zobaczmy na misję. Ilu księży pracuje w ciężkich, trudnych warunkach po to, żeby głosić Chrystusa, żeby nawracać. Ja widziałem, w jakich warunkach na wschodzie, na Ukrainie, na Białorusi, w Rosji pracują polscy księża. Krzewią polską kulturę, oczywiście poza krzewieniem wiary i Ewangelii, często narażając się na szykany, a nawet na więzienie. Bestialskie morderstwo księdza Jerzego Popiełuszki do dziś owiane jest tajemnicą. Prokurator Andrzej Witkowski był najbliżej wyjaśnienia tej sprawy. W rozmowie z Ryszardem Gromadzkim odsłania kulisy zbrodni, której rozwiązanie może zburzyć mit powstania III RP. Misja Popiełuszko. Dostępna na kapitalbook.pl. Oczywiście, że są w przestrzeni publicznej w Polsce księża łajdacy, ale ich jest mniejszość, to jest margines. Ja przecież w swoim życiu poznawałem księży łajdaków, już nie chcę ich wymieniać z nazwisk, ale poznawałem też księży wspaniałych. Księdza Małkowskiego na przykład, już dzisiaj ciężko schorowanego. Człowieka, który żył i żyje swoją służbą. Człowieka, który zrezygnował de facto ze wszystkich dóbr materialnych po to, żeby pełnić służbę. Człowieka, który całe swoje życie poświęcił na pracę w hospicjum, na pracę w więzieniu, na pracę przy pogrzebach, który setki, a może tysiące ludzi przed śmiercią jeszcze pomógł im pojednać się z Bogiem. I to jest prawdziwe oblicze polskiego Kościoła. Jedźmy, proszę Państwa, na prowincję w Polsce. Zobaczmy, jak księża pomagają tam osobom pokrzywdzonym przez los. Przecież w wielu wsiach, miasteczkach parafia to jest główne centrum pomocy. Dary zbiera się dla parafii przez Caritas, prawda? Parafia potem to rozdysponuje. I dziwi mnie to, że ci apostaci nie dostrzegają też tego oblicza Kościoła. My wszyscy wyrośliśmy w kulturze, w cywilizacji, w której Kościół jest jednym z trzech fundamentów, bo nasza cywilizacja europejska, ona się opiera na trzech fundamentach. W kolejności historycznej to jest filozofia grecka, to jest rzymskie prawo i to jest właśnie religia chrześcijańska, ostatnia w kolejności historycznej. Te trzy fundamenty stworzyły najpotężniejszą cywilizację w dziejach świata. Nie było cywilizacji silniejszej niż cywilizacja europejska. I ważnym fundamentem jej siły była właśnie wiara chrześcijańska. Co nam to dało? Przecież, proszę Państwa, jak wiele chrześcijaństwo wniosło w nasze życie. Gdybyśmy już pominęli aspekt ten religijny, aspekt wiary. Zobaczmy, ile mamy wspaniałych świątyń. Cudowne przecież perły architektury. Ile mamy, proszę Państwa, ksiąg napisanych na bazie chrześcijaństwa. Ile mamy pięknych pieśni, zwyczajów, tradycji, kultury, etc., etc., etc. Jak można patrzeć na Kościół tylko pod pretekstem jakiegoś jednego czy drugiego skandalu lustracyjnego, korupcyjnego, pedofilskiego? Nie wiem. Działa tutaj niestety bardzo silna propaganda, której celem jest to, żeby zohydzić Kościół w oczach ludzi, zwłaszcza młodych. Mówi się o tym, że stawiamy na rozum, a nie na wiarę. Ale przecież kto wyklucza? Czy to jest jakaś alternatywa, że możemy postawić albo na rozum, albo na wiarę? Przecież można być człowiekiem rozumu i człowiekiem wierzącym. Święty Jan Paweł II mówił, że rozum i wiara są to dwa jakby skrzydła, na którym duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. I przecież to, że ktoś jest człowiekiem nauki, techniki, rozumu, to przecież wcale nie wyklucza, że może być człowiekiem wierzącym. Przecież negowanie tego to jest jakiś absurd. No, zobaczmy sobie tylu wybitnych filozofów, którzy będąc ludźmi wielkiego formatu intelektualnego byli również ludźmi głęboko wierzącymi. Kardynał Ratzinger, czyli Benedykt XVI, święty Tomasz Zakwinu, święty Augustyn. To wszystko byli ludzie tytani intelektu, a mimo wszystko wiary. No, naprawdę nie rozumiem, jak można twierdzić, że w życiu trzeba wybierać między wiarą a rozumem, skoro można mieć i wiarę, i rozum. Skoro można przecież i wierzyć, i myśleć. To się zupełnie nie wyklucza. Celem tej propagandy jest właśnie to, żeby zachęcić jak największą liczbę młodych ludzi do odejścia od Kościoła, do powiedzenia nie. No bo Kościół przeszkadza ideologii New Age, przeszkadza panu Schwabowi, w ogóle wiara i religia przeszkadzają wszystkim globalistom, którzy chcą zbudować nowego człowieka. Bo religia i globalizm są de facto nie do pogodzenia. Religia i Schwab są nie do pogodzenia. Dlatego globaliści i New Age'owcy i wszyscy ci od nowej agendy, oni zawsze będą ten Kościół niszczyć, deprawować, zwalczać, etc., etc. I temu trzeba się oczywiście przeciwstawić. Apostazja w Polsce, wbrew temu co się mówi, jest zjawiskiem marginalnym. Naprawdę. Tych ludzi mi jest tak po ludzku szkoda, bo przecież nawet jeżeli ktoś zdecyduje się na apostazję, no to przecież nie uniknie tego, że kiedyś znajdzie się na sądzie ostatecznym, na którym obecność będzie obowiązkowa i tam będzie miał ciężką sprawę, bo przecież apostazja jako wykluczenie się z Kościoła to jest, oznacza no, zerwanie z Bogiem tak naprawdę, co konsekwencje ma określone. Jak na tym wyjdzie Kościół? No, paradoksalnie ja widzę pewien plus w tej masowej apostazji dla Kościoła, to znaczy Kościół pozbędzie się całej masy ludzi, którzy nie rozumieją jego istoty, nie rozumieją sensu jego istnienia. Choć oczywiście tych ludzi no, po ludzku szkoda, bo przecież podejmują decyzję, która dla ich wieczności może być brzemienna w skutkach. Podejmują ją głupio, no ale są dorośli, odpowiedzialni, Bóg szanuje ich wybór. Natomiast propaganda apostazji, ona się opiera, tak jak wspomniałem, na serii zarzutów wobec Kościoła, które się wyolbrzymia. Na tym, że z jednego zachowania robi się zjawisko. Kościół w Polsce no niestety mierzy się teraz z bardzo poważnymi problemami. Kościół w Polsce ma problem teraz z autorytetem, z zachowaniem autorytetu wśród wierzących i to wynika moim zdaniem z dwóch przyczyn, albo z trzech nawet. Pierwszy to jest sojusz ołtarza stronem, bo niestety Kościół się zaangażował bardzo w popieranie PiS-u. I teraz, kiedy głupoty, kiedy rzeczywistość powiedziała sprawdzam, kiedy wychodzi, jakie głupoty PiS robi, jakie są tego skutki, no to odpowiedzialność za to niestety i słusznie też spada na Kościół, który to firmował. Druga rzecz, która stała się problemem Kościoła, to pieniądze i przymusowa nauka religii w szkole. Była taka historia w 1991 roku, jak po Sejmie i Senacie w Warszawie chodził facet, który namawiał wszystkich posłów do tego, żeby do konkordatu wpisać przymusową naukę religii i pieniądze dla księży. Ten facet się nazywał Jerzy Urban i on rozumował, że właśnie dawanie księżom pieniędzy i przymus nauki religii skutecznie zniechęci Polaków do Kościoła bardziej niż ta cała komunistyczna ofensywa. Jerzy Urban miał rację. Tego nie trzeba było robić. A trzecia kwestia to jest to, że Kościół unika pewnych problemów, z którymi nie chce się zmierzyć. No, tak jak wcześniej był to problem lustracji, teraz jest to problem pedofilii w Kościele. Jeszcze tych problemów dużo wyniknie. Kolejnym problemem to jest niestety brak osobowości w Kościele na miarę kardynała Wyszyńskiego, księdza Popiełuszki, czy oczywiście arcybiskupa Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II. Dzisiejsi księża, arcybiskupi, oni hołdują innemu świętemu, świętemu spokojowi. Szkoda, że tak jest. Niestety nic na to nie poradzimy. Ale to wszystko, o czym mówię, nie jest powodem, żeby zrywać, odcinać się całkowicie od Kościoła. Bo Kościół ma sporo swoich błędów, ma dużo różnych nieprzyjemnych epizodów w historii, ale Kościół ma też większość, ogromną większość epizodów wspaniałych. Pomoc ludziom, służbę ludziom, przede wszystkim codzienną służbę ludziom. I moim zdaniem wszystkie te wypaczenia, jakich w 2000 lat Kościoła nie brakowało, nie mogą nam przysłonić tego wielkiego dzieła, jaki Kościół realizuje codziennie. Mój apel do kandydatów na apostatów. Nie patrzcie na sprawę z jednej strony. Spójrzcie głębiej i odżegnując się od oczywistych błędów czy przestępstw konkretnych księży, nie zapominajcie o dziedzictwie Kościoła, które jest wielkie, potężne i wspaniałe. Na koniec mam też do Państwa pewną prośbę, bo udało mi się zrealizować mój cel i w pierwszych dniach grudnia przekroczyć 10 000 subskrybentów, ale do Wielkanocy chciałbym przekroczyć 20 000 subskrybentów. Chciałbym, żeby moje wideo felietony, w których tak dużo mówię o ważnych dla Polski sprawach, docierały do szerszego grona publiczności. Stąd moja prośba do Państwa o komentarze, o łapkę w górę, o lajki, o subskrypcję, o udostępnianie tych moich komentarzy wszędzie tam, gdzie Państwo uznajecie za stosowne. A tym z Państwa, którzy szczególnie lubią, cenią to, co robię, to, co mówię, to, jak patrzę władzy na ręce, przedstawiam jeszcze prośbę o wsparcie finansowe. Na dole pod filmem widzicie Państwo numer konta, na który można wpłacać dowolne datki. One mi pomagają realizować moją misję dziennikarską w ważnych dla Polski sprawach. Każda złotówka, którą Państwo przekażecie, zostanie zrealizowana na badania dziennikarskie. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Jak wyglądał Anschluss w polskim wydaniu? Komu i dlaczego zależało na przystąpieniu do Unii Europejskiej? Dlaczego hasło Targowica jest nadal aktualne i czy Niemcy chcą stworzyć czwartą Rzeszę? Anschluss. Najnowsza książka Stanisława Michałkiewicza do kupienia w kapitalbook.pl.